Cześć, gdzie miała się okazać prezentacja pokazująca drugą fundamentalną zasadę The Lancet Street Foundation, ośrodka, o którym mówiliśmy sobie w poprzedniej prezentacji prowadzonego wyłącznie przez samych kryminalistów, który dzięki panującym w nim niecodziennym zasadom jest w stanie zmieniać swoich rezydentów nie do poznania, między innymi lekarzy, między innymi w lekarzy, nauczycieli czy przedsiębiorców. I wszystko szło zgodnie z planem, tamta prezentacja była już w jakichś 70% gotowa, kiedy nagle otrzymałem telefon od Marcina Matuszewskiego, po którym no było jasne, że trzeba przełożyć ją na za tydzień, bo teraz na szybko po prostu muszę się z tobą podzielić na czymś innym. Pewną ważną zmianą i pomysłem, który bazując na tym, co pisało do mnie wiele osób, myślę, że dla wielu będzie no, po prostu strzałem w dziesiątkę. Tylko tak, ta zmiana i prezentacja od razu przedzam, mimo że plan był zupełnie inny, ma związek z Brainmaster University. I tak wiem, że to już chyba jest trzecia prezentacja o tym projekcie, ale po, po pierwsze spokojnie, jutro kończą się zapisy, więc następne filmiki będą już no tymi typowymi prezentacjami z rozwojowca, a po drugie. No zrozum, naprawdę wkładamy w ten projekt, projekt serce i wierzymy w niego, wierzymy, że pomoże lepiej niż jakikolwiek inny kurs, program, szkolenie czy warsztat stać się jego uczestnikom najlepszymi wersjami samych siebie. Więc no, no po prostu boli nas, jak musimy odpisywać wielu chętnym, że na przykład jeśli ktoś już wie, że z jakiegoś powodu w żaden sposób nie, nie będzie mógł brać udziału w webinarach w środę, to choćby, nie wiem, płacił potrójnie i nie wiem jak się zarzekał, że wykona wszystkie ćwiczenia, to niestety, ale taka osoba nie może, nie może wziąć udziału w klasie. Bo idea klas, idea klas była taka, że, była i jest taka, że wszyscy przerabiamy materiały, ćwiczenia i wyrabiamy nawyki jednocześnie. Bo tylko dzięki temu możemy się naprawdę efektywnie wspierać. Bez tego elementu, tej jednoczesności w przerabianiu wszystkich rzeczy, to nie będzie klasa, tylko po prostu kolejny zwykły kurs, odarty dosłownie z tych wszystkich potężnych czynników motywacyjnych, jakie daje udział w społeczności, w której wszyscy się razem wspierają, nawzajem dopingują i nadzorują. I oprócz tego, że dwa razy w tygodniu wspólnie, razem gromadzą się w tym samym czasie, aby się szkolić, to jeszcze jednocześnie mierzą się z tymi samymi pokusami, trudnościami, celami. Dlatego nie da się niestety w żaden inny sposób zastąpić. Jeśli się da, to proszę napisz mi w komentarzu i no, chętnie to wykorzystam w jakiś inny sposób, no, ale nie wydaje mi się, żeby dało się zastąpić w, czy jakoś zsyntetyzować wsparcie, realne wsparcie drugiej osoby, którą masz nad sobą, która mierzy się z tymi samymi rzeczami co ty. Dlatego, kiedy Marcin zadzwonił do mnie z pomysłem, który pozwala także tym bardziej zajętym osobom wziąć udział w klasie Brainmaster University, jednocześnie nie naruszając tej koncepcji jednoczesnego przerabiania materiału, no to już na pewno sam rozumie, że po prostu trzeba było przełożyć tamtą planowaną prezentację na później, no bo w tej chciałem się podzielić z tobą tym pomysłem. Dlatego, jeśli czekałeś na tamtą wcześniejszą prezentację i z jakiegoś powodu w ogóle nie interesujecie Brain Master University, to Mówię śmiało, możesz wyłączyć tę, i widzimy się w następny czwartek, gdzie poznasz drugą zasadę, która, z którą swoją drugą możesz już wykorzystać samemu indywidualnie, jaka stoi za sukcesem zmian osób w The Lancet Street Foundation. A jeśli udział w BrainMaster University brzmiał dla ciebie atrakcyjnie, to mam dla ciebie zmianę, która myślę, że ci się naprawdę może spodobać. Z tego co pisaliście, to po wprowadzeniu, także swoją drogą dzięki waszym mailom i komentarzom, możliwości rozbicia całej inwestycji za udział w BrainMaster University na raty po 135 zł miesięcznie, które płaci się nam bez pośrednictwa banku, czyli bez żadnych umów. Największym problemem pozostała tylko ta obowiązkowa obecność na webinarach, które odbywały się wyłącznie w poniedziałki i środy o 19:00. Jeśli ktoś nie mógł regularnie bywać na chociaż jednym z tych webinarów, no to wykluczało go całkowicie. Ale teraz jest dodatkowa opcja. Otóż dla wszystkich, którzy nie mogą regularnie uczestniczyć w obu webinarach w poniedziałki środę o 19, mamy drugą opcję. Drugą klasę Brain Master University, gdzie webinary będą się odbywały w piątek i niedzielę o 19. Tylko z tym, że w piątek i niedzielę nie będziemy w stanie pojawiać się na żywo, więc po prostu o godzinie 19.00 w te dni będą puszczane nagrania z webinarów z poniedziałku i środy. Tak to rozwiązaliśmy. To znaczy, że z jednej strony nie będziesz miał możliwości zadawania pytań na żywo, no bo to będzie nagranie, ale z drugiej, jeśli będą jakieś wątpliwości, to najprawdopodobniej odpowiemy na nie już na webinarach w poniedziałek czy środę, więc w ten piątek czy niedzielę otrzymasz materiał odpo odpowiadający na większość pytań czy wątpliwości. Wątpliwości, jakie mógłbyś mieć. Ale gdybyś mimo tego jeszcze miał jakieś pytanie czy wątpliwość, no to wiesz, zawsze możesz do nas na, napisać maila i też chętnie odpowiem. Poza tą jedną różnicą, wszystkie pozostałe zasady pozostają, czyli m.in. obowiązkowa obecność, bo te nagrania będą puszczone tylko raz i tylko o 19 i tylko w te dwa dni, ok? Czyli tak, jakby odbywała się po prostu druga seria webinarów, tyle tylko że to będą nagrania. A 17 października, czyli w następny czwartek, wszystkim osobom zapisanym do klasy Brainmaster University wyślemy stronę, czy może nawet same linki w mailu, za pomocą których każdy, także osoby, które już się zapisały, będzie mógł zaznaczyć, czy będzie się zjawiał na webinarach o 19 w poniedziałki i środy, czy o 19 w piątki i niedzielę. Nie ma opcji łączonych czy pośrednich. Albo jedna, albo druga. Bo jakby każda z tych opcji tworzy osobną klasę Brainmaster University. W praktyce to znaczy, że jeśli zapiszesz się na opcję na przykład piątek i niedziela, to będziesz miał pod swoim nadzorem i sam będziesz nadzorowany przez inną osobę, która także przerabia materiały w piątki i niedzielę. Natomiast osoby przerabiające webinary w poniedziałki i środy będą po, po prostu w innej grupie. Rozumiesz? Czyli poza tym, że po prostu w piątki i niedzielę nie będziemy dostępni na żywo, żeby od razu, na miejscu, już teraz odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania, to ta opcja... No niczym nie różni się od tej pierwszej. Te same warunki, nauczysz się oczywiście tego samego i to samo zyskasz, płacisz tyle samo, tak samo możesz to rozbić na raty i masz tę samą stuprocentową żelazną gwarancję satysfakcji i zwrotu pieniędzy, gdybyś nie osiągnął efektów, które uznasz za warte dużo więcej niż pieniądze, które zainwestowałeś za udział w klasie. Chyba, w ogóle, że wcześniej na to nie wpadliśmy, ale no my też się uczymy cały czas, więc następnym razem będziemy mądrzejsi. Ale mam nadzieję, że teraz jeszcze więcej osób będzie mogło dzięki temu pomysłowi skorzystać z klasy. A i przez tą zmianę zapisy do, do klasy BrainMaster University skończą się jutro, czyli w piątek, 11 października o północy, ok? Miały zakończyć się dzisiaj, ale że to, no, umówmy się, dosyć ważna zmiana, to dodajmy ten jeden dodatkowy dzień, żeby każdy zainteresowany zdążył obejrzeć tę prezentację, dobrze? Czyli jeszcze raz, do społeczności BrainMaster University można zapisywać się tylko do jutra, do północy. Po tym czasie zapisy zamykają się, no ni niestety na co najmniej rok, no bo. Przez 12 miesięcy będziemy się jednak spotykali w ramach tej społeczności. Jeśli czujesz, że jest to coś dla Ciebie, to śmiało kliknij link pod prezentacją i do zobaczenia za chwilę, no bo <gryw> do zobaczenia dosłownie, bo ćwiczenie wzmacniające siłę woli, które otrzymasz już na starcie, będę Ci musiał pokazać do kamery, bo nie da się go jakby wyjaśnić za pomocą samej prezentacji. A jeśli zdecydujesz się, że spotkamy się dopiero w kolejnej czwartkowej prezentacji, to do usłyszenia. We znaczenia, którą opcję wybierzesz, życzę Ci wszystkiego co najlepsze. Trzyma się, pozdrawiam.